Szanowni Państwo, no człowiek z Grochowa, pełna autentyczność. Jakbyś miał do wyboru znowu ten skuter i gitarę basową, to byś wybrał skuter teraz. No nie, panie, ze skutera bym nie wyżył. Nie mam pojęcia, kiedy to się pojawiło, naprawdę. Dla mnie to zawsze to była chęć po prostu grania. Moim marzeniem było grać w zespole, który będzie miał fajną nazwę. Po pierwszą gitarę basową pojechałem z mamą na Nowy Świat, też już nie ma tego sklepu muzycznego, ale nie miałem zielonego pojęcia, jakie są kryteria w wyborze gitary basowej, więc tylko sprawdziłem, czy lakier jest fajny, był fajny, więc ją kupiłem. A pamiętasz ten moment, kiedy pierwszy raz coś wygrałeś tak na tyle, żeby to odczuć jako osiągnięcie, że gdzieś się ta gitara basowa zaprowadziła? Nie wiem, chyba największą nagrodą dla mnie było to, kiedy kompletnie zdruzgotany w 1992 roku wróciłem z pracy na czarno we Włoszech i zadzwonił do mnie Wojtek Morawski, zresztą też dumny obywatel Pragi, i powiedział, że Borysewicz szuka basisty. Poszedłem na to przesłuchanie, byłem 23 czy 24 basistą, którego on przesłuchiwał. I to, że w tym 93 roku się dostałem do niego, to była dla mnie chyba największa nagroda. Każdy z ludzi, który zaczął się zajmować muzyką, nie zaczął się zajmować tą muzyką dlatego, że posłuchał płyty Paint the World Chikakori i stwierdził, wow, rzeczywiście ten akord zmniejszony tutaj w drugiej frazie cholernie mnie inspiruje, zwłaszcza w tej budowie rytmicznej. No nie, no, nikt nie analizuje skali 3-5-7 po prostu, czy zastanawia się, jaki jest sens używania chromatyki w akordach septymowych. No. Okej? Muzyka to są czyste emocje i tylko emocje. I na dobrą sprawę, kiedy wszyscy, ci najwięksi i ci z dziwnych zespołów, wszyscy, którzy zaczynają swoją drogę z muzyką, zaczynają od prostych emocji. Podoba nam się jakaś piosenka, podoba nam się jakaś piosenkarka. Myślę, że każdy rodzaj sztuki w ten sposób odbieramy. Chodzi o czyste emocje i szczere emocje, które do nas trafią, albo nie.